Powtarzamy historyczny wyczyn, po raz kolejny 1/8 finału Pucharu Polski w Bytowie, Krystian, wygrywamy z Zagłębiem Lubin 1-0, to był nie był łatwy mecz, ale Bytowia wygrała zasłużenie, to trzeba powiedzieć sobie, zasłużenie, jeszcze raz zasłużenie. Tak, i emocje słychać na przykład po twoim głosie dzisiaj, że w końcówce aż ci odebrało ten głos, kiedy komentowaliśmy razem te relacje. Tak, na pewno dzisiaj Bytowia zagrała bardzo dobry mecz. Ja się nie spodziewałem, że oni tak niejako stłamszą wręcz Zagłębie Lubin. Poradzili sobie z nimi bardzo dobrze. W pierwszej połowie tak naprawdę Zagłębie nie istniało. Oni byli zamknięci na własnej połowie. Akcje, które tworzyli, to było ledwie dochodziły gdzieś do 20 metra przed bramką Bytowi. I tam się kończyły. Tam dalej nie można było tej piłki wyekspediować tak, żeby gdzieś przeszła na naszą linię obrony. I za to trzeba docenić dzisiaj właśnie linię obrony, bo dzisiaj też ona się bardzo dobrze spisała. Zagłębie się po prostu wymieniało wiele podań, ale na własnej połowie. Nie zdobywali tym placu gry i po prostu to było widać. Po prostu nie tworzyli wielu akcji. I by to jak najbardziej zasłużenie wygrała, już powinna tak naprawdę wcześniej zdobyć bramkę, ale to udało się dopiero w 86 minucie. Krystian, zapytałem na konferencji prasowej trenera Kowalskiego, czy jest trochę zaskoczony, trochę może taką ironią trochę to pytanie zadałem, ale Tomasz Kowalski powiedział, że nie, no nie dziwię się, że tak odpowiedział, tak, że no bo jednak, ale jednak ja myślę, że Tomasz Kowalski trochę się zaskoczy, jakiego by to wygrała, bo po pierwsze nie spodziewaliśmy się, że Zagłębie chyba zagra tak słabo. Bo jednak widzieliśmy, że Zagłębie no, akcje miało jak na lekarstwo, tak? zwłaszcza w pierwszej połowie. No, w drugiej to troszeczkę lepiej to wyglądało, jeśli chodzi o podopiecznych Piotra Stokowca, ale no, wciąż czegoś brakowało pod ręką Gerarda Bieszczada. My natomiast zagraliśmy no, tak dobrze, że no, nie wiem, może to początek z Zagłębiem Sosnowiec, kiedy tu wygraliśmy 3-0, tak? Jeśli dobrze pamiętam, to taki był podobny mecz, przynajmniej ten początek, ale przez cały mecz kontrolowaliśmy spotkanie, no, takiego dobrego meczu ja dawno nie pamiętam w wykonaniu Bytowi. Naprawdę, to był dzisiaj bardzo dobry mecz i na pewno zdecydowanie inny jak ten spot z Podbeskidziem w piątek, kiedy Bytowia wyszła troszeczkę taka jakby z wielkim respektem do Zagłębia, do Podbeskidzia, jakby... Wycofana też, trzeba powiedzieć. Tak, taka bardzo defensywnie nastawiona, ustawiona, to było też... formacje na to wskazywały, też zmiany, że wtedy tylko grał Surdykowski w ataku, a dzisiaj do pomocy wszedł Efir. I to też może zaskakiwać, że właśnie dzisiaj na wicelidera Ekstraklasy wyszła bardziej nastawiona ofensywnie Bytowia, że to nie była Bytowia taka jak mecz z Podbeskidziem, gdzie defensywne ustawienie, taki respekt do rywala, wydawałoby się, że Podbeskidzie, no co prawda jest to były Ekstraklasowicz, ale jest to były Ekstraklasowicz i nasz obecny rywal w pierwszej lidze, a nie jak Zagłębie obecny wicelider Ekstraklasy. I to może na pewno dziwić i ja nie spodziewałem się takiej gry Bytowi dzisiaj, tak otwartej i tak po prostu dobrej. I myślę, że ty podobnie sobie nie wyobrażali dzisiaj, żeby Bytowie tak solidnie i dobrze zagra. Znaczy, no, były przebłyski meczów pod Beskidziem, tak? To trzeba powiedzieć, no, były momenty dobre gry, zwłaszcza pół godziny po przerwie, no, ale dzisiaj to cały mecz prawie w wykonaniu podopiecznych Tomasza Kowalskiego. To jest bardzo, bardzo, bardzo solidne zawody. Krystian, ja myślę, że dzisiaj troszkę wygraliśmy ten mecz w środku pola, tak jak brakowało tego w meczu z Podbeskidziem, tak dzisiaj, mimo że brakowało Jakuba Serafina, tak? Który dzisiaj byliśmy trochę zaskoczeni, że Tomasz Kowalski nie postawił na Serka. Tak, który... na konferencji prasowej powiedział, że był to jego zdaniem najlepszy zawodnik meczu z Podbeskidziem. No ja wiem, że chcę go oszczędzać, bo jednak ja też wiem, że Tomasz Kowalski zdecydowanie wyżej ceni umiejętności Jakuba Serafina niż wszystkich pozostałych młodzieżowców, jakich mamy w kadrze. Także z jednej strony rozumiem, z drugiej to trochę była może i ryzykowna zmiana Tomasza Kowalskiego, jednak na plus, bo jednak czy Bartłomiej Poczobut zupełnie inny zawodnik niż ostatni. Dzisiaj waleczny, chociaż waleczności nigdy nie możemy odmówić, ale dzisiaj też wiele odbiorów, naprawdę dobry mecz tego zawodnika. Kamil Wacławczyk też dzisiaj zagrał pierwszy raz od początku w tym sezonie i też pokazał, że, no, że jest takim liderem, takim mózgiem drużyny i chyba brakowało go w tych pierwszych meczach. Także Robert Madryczarz, myślę, zrobił taki postęp w porównaniu z poprzednim meczem. Także ten środek pola funkcjonował dzisiaj zdecydowanie lepiej, mimo że zabrakło tego, który grał najlepiej w poprzednim meczu. No tak jak mówiłem, że w poprzednim spotkaniu środek pomocy nie funkcjonował prawie wcale. Tak w tym meczu zafunkcjonował bardzo dobrze i mimo że nie było Serafina, o którym ostatnio mówiliśmy, że zagrał najlepsze spotkanie, to mimo wszystko środek pomocy zagrał dzisiaj wyśmienicie i
Poczobut naprawdę dzisiaj zrobił duży postęp w porównaniu z piątkiem, kiedy on był mało widoczny w piątek, kiedy miał nie potrafił się długo utrzymać przy piłce, nie potrafił tej piłki wyprowadzić, nie miał tyle dobrych odbiorów. A dzisiaj całkowicie odmieniony Poczobut i również Mandrysz też zagrał zdecydowanie lepiej. I to było widać po prostu dzisiaj, środek pomocy jak najbardziej na plus i, no i po prostu oby tak dalej, a jeszcze kiedy ich wesprze Serafin w formie, teraz w gazie można powiedzieć, no to może to ładnie wyglądać, jeżeli podtrzymają te dyspozycje z Puchar Polski. Dzisiaj też zdecydowanie na plus bytowska linia defensywy, tak? Po raz pierwszy nie traciły gola, po raz pierwszy nie musieliśmy odrabiać strat, ale dzisiaj czy Marcin Czech wzorowo, Łukasz Wróbel nie dość, że bardzo dobrze w obronie, to jeszcze do ataku, ale dla mnie chyba dzisiaj z tej obrony mimo wszystko ten najlepszy był Marek Opała, czy kilka interwencji naprawdę solidnych, a to co zrobił w tej akcji bramkowej, tak? Pierwszy ślizg, już tak myślałem, że może się nie uda, odbiór. Jeszcze drugi, też odbiór i jeszcze fantastyczna piłka w kierunku Jakuba Bąka, też trzeba pochwalić Jakuba Bąka, tak? Bo tam świetne zachowanie i pokazał szybkość Jakuba Bąka, ale też no, bardzo fajnie ograł Jacha, który nie dość, że był zbyt powolny, żeby dogonić Jakuba Bąka, to jeszcze tak dość łatwo dał się ograć. I nie wiem, czy Marka Opałacza nie wybrałbym jeden z najlepszych w tym meczu. No Marek Opałacz na pewno dzisiaj też się zaprezentował bardzo dobrze. W ogóle dzisiaj cała linia obrony zaprezentowała się solidnie. Wróbel dzisiaj miał takie zapędy do ofensywy, gdzieś tutaj często się starał w ataku, gdzieś nawet przechodził na pozycję jakiegoś takiego ofensywnego pomocnika. Raz próbował z rzutu wolnego. Co prawda mu to nie wyszło. Dzisiaj często byli zmieniani ci wykonawcy rzutów wolnych, raz strzelał. I to trochę brakowało jakości dzisiaj. No tak, właśnie. No i też nie najlepiej one wychodziły. Ktokolwiek tam strzelał, ten strzelał no słabo, średnio, albo dośrodkowo tak sobie. Zresztą z rzutów rożnych dzisiaj Sebastian Kamiński też zaprezentował się, podawał, dośrodkowywał nieraz niedokładnie i za nisko. I za to można by, mógłby nad tym popracować. No ale tak naprawdę nie ma kogo zmienić za Sebastiana Kamińskiego, bo musiałby wyjść Omar Monterde, który no wiadomo, nie można zmieniać zawodnika na sam rzut rożny, także no, bo Sebastian Kamiński ogólnie dzisiaj zagrał niezły mecz, a właśnie tylko te rzuty rożne tak troszeczkę na minus w jego dzisiejszym występie. Krystian, możemy mówić o minusach, o plusach, ale fakt jest jeden. Bytowie jest w 1/8 finału Pucharu Polski i powtarzamy ten taki historyczny wyczyn, jaki siedmiu lat, kiedy tutaj przyjechała Wisła Kraków. No, na razie takiego święta nie będzie, chociaż Śląsk Wrocław też bardzo renomowana ekipa, tak, ale troszeczkę już inne realia dzisiaj. Tak, no na pewno, to nie jest ten Śląsk, który zdobywał Mistrzostwo Polski jeszcze całkiem niedawno, ale myślę, że dzisiaj... Ale myślę, że jeżeli tak będzie dosyć duże święto w Bytowie Sportowym. To na pewno. Znaczy na pewno nie takie jak z Wisłą Kraków, ale wierzymy, że będzie to piłkarskie święto w Bytowie po raz kolejny i miejmy nadzieję, że po raz kolejny to będzie zwycięskie piłkarskie święto w Bytowie.